Witam, ty Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Wróciłem już do domu, jestem w domu, przez jakiś czas nie było odcinków, ponieważ nie miałem czasu w ogóle. Dzisiaj już jestem, no wczoraj wróciłem, od razu położyłem się spać i dzisiaj właśnie nagrywam. To będzie jutro odcinek. Ale jestem już i będą odcinki teraz pewnie co 2 dni. Tak więc jak widzicie, nawet milion crafting benchów nie dało, że tak powiem, jakiegoś tutaj bonusu. Dlatego zdecydowałem się, żeby po prostu dam tutaj, tak jak wtedy, ustawię dropper i będzie dobrze. Czy ja nie? Nie, dobrze jest. Czyli ja sobie zrobię z tym to tak, że chyba jest dobrze, chyba? Chyba. Że ustawię to wysoko. Jest dobrze? Powinno być ok. Ustawię to wysoko, tak samo jak wtedy było, czyli postawię sobie to tu. Na górze postawię sobie. Znaczy na dole. Nie, na górze? Nie. Jak ja to. Nie. Tu. Czekaj, jak ja to zrobiłem wtedy? A, już wiem. Czekaj. To było tu na pewno. Tu ustawiamy workbencze. Mamy tu ich dużo już przy okazji. A ja nie pamiętam, jakie itemy przez tego do tego. Dobra, zrobimy to tu. I po prostu sobie zrobimy tak, jak wtedy, bez żadnych tutaj zmian. Ponieważ im mniej itemów dam, tym lepiej też. Znaczy, one będą się dawać, no wiecie, wolno, ale cały czas. A nie, że wszystkiego się pozbędę od razu, czy coś w tym stylu. Draftów. O, jest. Extract. Insert. I jeszcze. Noż, kurde. No. Dobra, więc teraz rzeczy będą lecieć, już nie powinno być problemów, kurde, no z tym, i niech to zostanie. Dobra, zobaczmy, czy jest wszystko ok, wszystko ok. Dobra, teraz wam pokażę tą naszą biogeneratoro-elektrownię, którą zrobiłem już w poprzednim odcinku. Nie tu, Boże, nie tu! What the fuck? Czemu to tak niebiesko? Czemu? To tak niebiesko. Jest. No ale to było tu. Tak więc ostrzegam. Jest bardzo to głośne. Mogą wam wybuchnąć uszy. I natychmiast radzę ściszyć głośniki, słuchawki, cokolwiek macie. Podchodzę. Tak więc tak to wygląda. Nie mówiłem nic, ponieważ jest bardzo głośno i teraz możecie już z powrotem głośność sobie ustawić, bo już tam nie będę podchodził. Oczywiście mogę to tym, jak to się nazywa? Open Blocks Muffer. To nie było z Open Blocks chyba, to był z Extra Utilities. O. To mogę sobie zrobić, więc czemu tego nie zrobię i tam postawić, ale tutaj mamy reaktor, cały czas działa, jest bardzo stabilny, jej. No i to nam daje energii bardzo dużo, chociaż mniej niż reaktor. No i mamy prądu 1 814 000 000 000. No i tu jest wszystko ok. Tak więc teraz się wybiorę jedno z waszych tam w komentarzach rzeczy, które mam zrobić i zobaczymy, co tam będę musiał zrobić.
Dobra, tak więc po kolei. Lubię arbuzy. Napisał jedno proste zadanie, którego nie zrobię, ale wam powiem co i jak. Oczywiście, dźwięki włączone. Otwórzcie wszyscy wtedy stronę na głównej stronie botanii, czyli na tej, i wpisujecie strzałkami góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, naciskacie B, naciskacie A i będzie muzyczka. Nie powiem jaka, ale ja nie mogę tego zrobić z powodów copyrightowych, tak więc, bo nie chcemy, żeby mi usunęli dźwięk z filmu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest i tak dalej, to dzięki Lubię Arbuzy za ten komentarz i możecie sprawdzić to u siebie. Ta strona botanii i wpisujecie ten kod strzałkami. No. Dobra, dużo osób z was chciało, abym zrobił multi-tool z Draconic Evolution, to jest ten staw nad stawami w ogóle. Draconic Evolution, gdzie to jest? No jest. To jest właśnie Staff of Power, on jest wszystkim w jednym i on wymaga Killoffa, wymaga Sworda, wymaga Shoela do tego i ja nie wiem, czy ja w ogóle mam Draconium Ingot, a ja wykupałem z Endu wszystko, dosłownie wszystko. Ja nie wiem, czy chyba już nie mam nie. Mam 15 Draconium Ingotów, to będzie tak, 3 idzie na to, nie, 2 idą na to, no to 2 tu. Tutaj też 2, to 4 razem, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fuck, zabraknie odrobinę. No dobra. To jest dobry pomysł, żeby to zrobić, ale no jest problem. Znowu zabijać tego smoka po raz setny? Bo ja już go, nie wiem czy wiecie, ale ja już go zabiłem, żeby zrobić ten reaktor, sam ten reaktor, to ja go zabiłem już dużo razy, a to dużo razy, no, wczytaj się, to mam na myśli tyle, ile jest jajek na tym, czyli, no tyle, no to raz, dwa, trzy, pięć, sześć, osiem razy. 8 razy, no. Minus 1, bo to jedno jajko użyłem do craftingu. Tego. No. Tego. Tego. Tego do czasu, no. No tego. Sundiala, o. Dobra, zabiłem go kolejny raz, ale jest pewien problem. Gdzie jest moje serce? Ej, co jest grane? Dopiero co... Tu? What the fuck? Serce? Nie to oczywiście. Tylko to drugie. To takie duże, fajne. Ty, gdzie ono jest? What the fuck? O, jest, dobra, pojawiło się. Super. Więc tak, jest problem jeden, ponieważ już nie mam Draconium i bym musiał szukać komety. Ja znalazłem tutaj dwie komety. Jakby spojrzeć na mapę, to aktualnie nie zobaczę. No ale tam znalazłem drugi. To jest pierwsza kometa, tam gdzieś była jeszcze druga. No i całe to Draconium przybyło, zostało użyte i jest problem. Nie mam Draconium. A potrzebuję. Dużo. No gdzieś z 300. Muszę zrobić wszystkie narzędzia. Zobaczmy Draconium. Ile tu mam Draconium? Draconium 22. A z tym Dustem to będzie trochę kiepsko. No wczytaj się. No wczytaj się. No wczytaj się. Ach, muszę uruchomić pewnie Minecrafta, bo już przeliczyły się możliwości. No nic. I oczywiście zapomniałem tutaj włożyć tego, czegokolwiek, co daje nam to. No nic, mój błąd, zapomniałem o tym całkowicie, wypadło mi z głowy. Co tu jeszcze mogę włożyć? No nic. No nie. To mogę włożyć. Tak więc z tym problemem z Draconium jest taki pewien fajny sposób, używając RF Tools.
Będę to robił poza odcinkiem, oczywiście po tym odcinku, i będę próbował to zdobyć, ale mówię tu o material Draconium Ore Dimlet. Ten Dimlet pozwoli mi cały świat mieć z Draconium Ore i dzięki temu będę miał tyle Draconium, że będę mógł sobie zrobić 50 reaktorów, 50 magazynów energii. O właśnie, to też zrobię dopiero jak będę miał to i będę starał się to zdobyć, chociaż jest to mega rzadkie, bo to jest Rarity 6. No i naprawdę bardzo bym chciał to mieć. Oj tak. Nie wiem jak to znajdę, nie wiem. Zrobię to pewnie albo coś, nie wiem. Nie, no ale zdobędę, spokojnie. Coś się tam wymyśli, coś tam znajdzie, będziemy siedzieć cały czas tutaj i szukać. Jaki to świat? Nie wiem. No, ale to się zrobi, więc kontynuuję to zadanie z tym w następnym odcinku. I teraz tak czytam i ktoś napisał, że nie czyta mu ASTAF i tak dalej modów, ponieważ to dodałem po aktualizacji na FTB, więc jeszcze tego nie ma. A aktualizacja będzie już niedługo, mam nadzieję, bo dużo się zmienia i ja tak trochę za bardzo, no, nie chcę nic chrzanić, że wstawię i nagle przestanie wszystkim działać, więc muszę to ostrożnie tutaj do tego podejść, ale powinno być okej. No. Programer napisał, abym jak wrócę do domu, to pierwsze co zrobię, to mam posprzątać. Ale nie napisał, czy mam w Minecrafcie, czy w domu, w mieszkaniu, czy w pokoju. Więc u mnie w pokoju jest czysto, więc wywiązałem się z umowy. Jej. Okej, okay, Verino napisał, żebym obudował Hungry Nose z 5 stron obsydianem. Żebym po prostu nie zjadł świata, ale teoretycznie ja chcę, żeby tak było, ponieważ to jest po pierwsze daleko, a po drugie potem chcę... coś innego jeszcze z tą zrobić, z tą aurą zrobić, chociaż nie wiem co. A już wiem co, dobra. I Blood Magic, abym zaczął, ale jeszcze nie wgrałem Blood Magic i nie wiem czy to zrobię, naprawdę. Ja się zastanawiam nad tym dniami i nocami i nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł. O, reaktor. Generator. I czemu nikt z was nie napisał, abym rozbudował potanie? Czemu? Ja tak na to czekam. Kurde. Tak na to czekam, aby ktoś mi napisał, zrób botanie, albo zrób portal ten z botanii. A nic tu nie ma. Nie mogę znaleźć. Nie ma tu też. Tak. O, zrób inny reaktor z Rotorcrafta, Michał Kędziorek. No, dobre, może być. Więc inny reaktor z Rotorcrafta będzie bardzo prosto zrobić, to dla mnie będzie chwila, ponieważ ogólnie założenie RF-ów do Rotorcrafta jest takie, że jak na przykład macie tutaj mikroturbinę i on daje powera tyle, to jeden watt to był... Nie powiem teraz dokładnie, muszę sprawdzić. Dobra, tutaj mamy 1 RF na waty, no to 1 RF to jest 520 watt. To jest przecinek czy kropka, bo to jest ważne? Nie wiem, to jest chyba przecinek. A jeżeli chodziło o... bo to jest RF tu watt, ale nie ma watt tu RF? Gdzieś to było. Bo nie wiem, czy to samo dokładnie. Muszę się upewnić. Chyba tak. Raczej to jest logiczne, że to by było to samo, nie? No, ale upewnię się. Tak, zrobię sobie dynamo, który się nazywa Rotational Dynamo i to zamieni siłę rotacyjną na RF-y. I za chwilę sobie przetestujemy to, ile dokładnie da prądu, a wtedy po kilku obliczeniach sprawdzimy, co jest warte zrobienia. Dobra, więc tak, Rotational Dynamo, tu muszę worktable zrobić, mam HSLA, HSLA, Redstone Transmission Coil i Redstone, HSLA, Redstone,
HSLA, ciebie i ciebie, i to jest to. Tak, tak, nie, nie ma tu. Teraz tak, to. I teraz, jeżeli chciałbym to sprawdzić bardzo, o Jezu, bardzo szybko. Coś prostego muszę wziąć. No. Coś prostego, coś co ma mało watów. Na pewno nie to, bo to ma multi. Paliwa nie ma. Sprawdzimy to tak. Weźmiemy sobie, stworzymy kable z Ender. Nie, to było... tak, to było Enderaya. I tu mamy coś takiego jak Power Monitor. I on mi powie dokładnie ile RF-ów tam, bla bla i tak dalej. Ale dajcie chwilę. Dobra, więc zrobiłem tutaj takie małe coś. I to małe coś, mamy tutaj Steam Engine, który ma powera 16 kW. No to 16300 ileś tam watt. No to mamy tutaj nasz bank energii, który ma oczywiście limit, ale to jest dużo brakuje, żeby przejść do, dojść do tego limitu, jeżeli chodzi o to. I mamy to urządzonko, conduit probe, z czego się właśnie robi probe monitor, znaczy power monitor. Więc jeżeli tu kliknę na to prawy, to widzę tutaj, że output over 5 seconds to jest 31 i input, czyli output to jest idzie stąd, input idzie stąd. Jeżeli ja bym ustawił input, da się mniej niż... O, 5. Jeżeli ustawię na 5, to teraz widzicie, że przez output spadł do 5 RF-ów. No. Tak? Tak. Output do tego. Input 31 jest. Bo tyle daje nam maksymalnie to. No. 10. To akurat nie będzie za bardzo miało znaczenia, bo tu nigdzie nie idzie. Dobra. Więc jeżeli to daje nam 31 RF-ów, no to ma 16 tyle, 16 kW, a tam było, że to nie tu, to nie tu, to nie tu, to nie tu, Boże, gdzie to jest? O, jest. 520 W to jest jeden RF. Okej, gdzie jest mój kalkulator? Tu jest mój kalkulator. Tak więc to co zrobiłem, no to 16384 podzieliłem przez 520 i wyszło dokładnie 31,5 0 7 6 9 2 3 1 i tak dalej, i tak dalej. No ale 31,5 daje RF-a. No to tyle daje to. No to teraz jeżeli chodzi o to, ile daje mikroturbina wtedy. Więc tutaj jest ta liczba większa. Większe, dużo większe, no to musimy zrobić sobie to będzie, czekaj, 2, no to będzie chyba tak, że 1 MW to jest 1 000 000 W, bo 1 MW to jest 1000 kW, a 1 kW to jest 1000 W, to będzie 1 000 000 W, chyba dobrze liczę. No to będzie, to jest strasznie nie dokładnie pokazane, ale to będzie chyba 2 000 000 2 000 000 podzielone przez 520, to mi wyskoczyło 4032,69. Tak, to by było 4000 RF-ów na, no, nawet, może. Ty, to dobry, dobre by było. Jeszcze sprawdzę coś, bo chciałbym sprawdzić, czy Conduit Probe działa na kable z RF, tu, znaczy z Thermal Expansion. Tak jak myślałem, nie. A szkoda, bo bym sprawdził kilka fajnych rzeczy. Na przykład, ile prądu idzie tutaj. Ale nie mogę. Szkoda. No nic. No dobra, to inny reaktor z Ratory Crafta możemy zrobić czymś, co ma bardzo duży power.
Oczywiście power się zwiększa z ilością tych. Maksymalnie 4 możemy dać. Więc jeżeli chodzi o to, no to mamy tutaj mamy 0,5 MW, to słabo. Tutaj mamy bardzo słabo, bo tylko ćwierć. Mikroturbina daje te 2, a gaz turbina daje. Jeżeli to jest prawda, to ja będę po prostu kąpał się jeszcze bardziej w energii. To jest aż impossible, kurde. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Czy to zadziała? Czy to zadziała? Sprawdzimy. Potrzebuję tu to. Ale jest pewien limit. Musi być limit. To jest niemożliwe, żebym tyle prądu cisnął z tego. To jest po prostu overkill. To jest, ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ciężko będzie z tym. O, to jeszcze daje prąd z tego. No dobra. Podłączmy to tu. Nie tak. Ups. Tu. O kurde. No. To jest podłączone i teraz podłączmy ten kabelek, żeby było przejście. Ile to ma RF-ów? 20 tysięcy. No dobra, zobaczymy, czy dojdzie do tych 20 tysięcy. Jeszcze musimy mieć baterię, która będzie w stanie to ogarnąć. Ale ja nie mam nic. Kompletnie nic. Chyba, że... Chyba, że zrobię to. Więc... Nie pasuje mi to. Nie mam tego. Redstone. Ojeju. Dobra, zrobiłem tu coś takiego. Więc mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Proszę, proszę, żeby nic nie wybuchło. Mam teraz 0,0. Wow. Nieźle. Tej. Ile to... Wow. Teraz policzę, ile to by było normalnie. 65, 67 milionów wat. To będzie... Policzę już jak wiecie, mniej więcej. 67 milionów. Tak. To będzie przez 520. To by było 128... 129, no przybliżeniu 130 tysięcy RF-ów na tik. 130 tysięcy aż? To jest niemożliwe. Albo czy pomyliłem się, albo nie wiem, policz się za mnie, czy ja się pomyliłem, czy nie. Ale to było na tyle, bo to jest UP. Kurde. Tyle energii, jedna turbina. Wow. Ej, jest to wyłączone, czy co? No, jest. Dobra. Tak więc, to było tyle na ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Power Stuff będzie w następnym odcinku. Napiszcie pomysły na botanie. Bardzo was o to proszę, bo chcę zrobić botanie. Tak więc, papa. Trzymajcie się i na razie, a elektrownia z Rotary Crafta, jak widzicie, pokazałem, jakby to działało i co tak i tak dalej. Ale osobiście nie wiem, czy jest sens budować kolejną elektrownię, skoro to już mam pełne prawie. Prawie. No, gdzieś tak. Uwaga, ściszcie głośniki. Tu, tu, tu.
Dobra, to też działa dobrze. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, pa pa i trzymajcie się, hejo!